Poszło, poszło. Bardzo nam przyjemnie, że możemy w Raciborzu gościć tak zacnego autora. Pan tutaj bywał czasami gościnnie, tak, ze dwa razy co najmniej, tak. Nie, ale dzisiaj jest pan w zupełnie innej roli, na luzie troszeczkę, tak. Bo właśnie, bo Miedzianka po drodze, to jest pierwszy raz jak Miedzianka... Trasę, tak, dosyć obszerny. Postanowiliśmy w Fundacji Instytut Reportażu, że Miedzianka, która była festiwalem takim w miejscowości, której prawie nie ma, o czym pisał Filip Springer w swojej książce Miedzianka, historia znikania, postanowiliśmy, że teraz ta Miedzianka wyruszy. Festiwal zaczął się w Miedziance, ale że pojeździmy sobie po Polsce. No i tak wyszło, że po Gliwicach Racibórz, a jutro Nysa. Ja się bardzo cieszę, że tu przyjechałem, bo po pierwsze blisko Czech. No właśnie, tak. Blisko Czech, więc ja już was lubię, to już z tego powodu. Dwa, chyba dobrze, że taki festiwal o takiej formule przyjeżdża właśnie do takiego miasta średniej wielkości, bo Racibórz nie jest małym miasteczkiem. Do 20 tysięcy mieszkańców to jest małe miasto, a macie 54. 50 mamy, no, te 4 to jest takie reklamowe tak, bardziej, tak? No ale 50 tysięcy mieszkańców to jest naprawdę nieźle. I część tych mieszkańców przychodzi na nasze spotkania i to są takie spotkania, gdzie rozmawiamy o literaturze nieprzydatne, niepożyteczne, ale ze wszystkich spotkań wynika, że ona tylko pozornie jest nieprzydatna, niepożyteczna, że jest zawsze przydatna i pożyteczna. I wydaje mi się, że te pogłoski, że literatura gdzieś znika, że gdzieś przechodzi na margines społeczny, one nie są do końca prawdziwe. Dlatego, że ja wiem po sobie. Piszę na Instagramie i piszę na Facebooku codziennie jakąś treść. No dzisiaj napisałem z Raciborza, z rynku, o piwie rzezanym, które nie do końca jest rzezane, no ale dobrze. Więc dzisiaj taki był mniej ambitny post, ale ważny, bo piwo dla niektórych jest ważne. Natomiast kiedy piszę na tych swoich mediach społecznościowych, to ludzie to czytają jednak, komentują. No zawsze jest to jakaś treść, nieduża, ale treść, która ma początek, rozwinięcie, koniec, puentę najczęściej, czyli jest to jakaś forma, no powiedzmy, że literacka. I coraz częściej na moje spotkania autorskie przychodzą ludzie, którzy mówią, nie znam pana książek, ale czytam pana na Instagramie, czytam pana na Facebooku. Ja wiem, no dobrze, ale czy ja już zachęciłem państwa do tych książek? Tak. I uważam, że każda forma dotarcia do czytelników jest dobra. To może być Instagram, to może być Facebook, to może być taki właśnie festiwal, to może być, gdzie tutaj, prawda, rozmawialiśmy sobie na skwerku o poezji przed chwilą z Wojciechem Bonowiczem, to może być też książka. Właśnie Wojciech Bonowicz na tym spotkaniu dzisiaj powiedział, że przecież literatura to są także memy na przykład. To, czym dzisiaj są memy, to dawniej były aforyzmy Leca albo Staudengera. No tak, rozumiem. Po prostu, no, to czyli współczesna też, literatura to właśnie... To jest literatura. I jak szerzej spojrzymy na słowo, to ono jest wszędzie tak naprawdę. No tylko warto pracować nad tym, żeby to słowo było ciut bardziej szlachetne, ciut bardziej wyrafinowane i żeby dawało nam przyjemność. No, ale od tego jesteśmy my tu wszyscy, autorzy, autorki, pisarze, pisarki, reporterzy, bo ja jestem reporterem, czyli bardziej pisarzem non-fiction. I to jest wspaniałe, że można spotkać się ze swoimi czytelniczkami i czytelnikami. I mam takie wrażenie, że z tych spotkań może nawet ktoś nie zapamięta, prawda, całej treści i za rok nie będzie pamiętał, o czym tak dokładnie któryś z autorów mówił, ale jakaś książka się znajdzie w domu. Właśnie tu stoimy, tu jest tył naszego kampera z księgarnią i jednak przychodzą ludzie i kupują te książki, przeglądają je. Ja ciągle się łudzę, że książka nie zaginie. Być może, że nie będzie towarem powszechnego użytku, ale że ludzie, co by się nie zdarzyło, ludzie zawsze będą czytać o innych ludziach. No to tak, tylko że teraz krócej. I panu jest trochę łatwiej, pan jest mistrzem słowa, żeby miał napisać te parę... powiedzieć? A, nie, że pan jest, pan w stanie jest napisać tego posta na przykład z rynku o tym, nie, ale to pan uszlachetnia szybko te słowa, bo pan ma tak w głowie. Tak, a taki zwykły przekaźnik... Panu i nowinom.pl, że lat temu 32, to był rok 90, przyszedłem ze swoim pierwszym reportażem do Gazety Wyborczej i czytała go i redagowała Hanna Kral.
I jak go zaczęła czytać, trzeba skracać mi co drugie zdanie, skreślać, zagęszczać. Bolesne. Wyrzucać tam, gdzie było, prawda, 8 słów w zdaniu, ona wolała 5. Mhm. I powiedziała mi tak: panie Mariuszu, czasy się zmieniają. Teraz trzeba pisać szybciej. Ja myślałem, że szybciej, jakby pani Hanno, ale przecież ja pisałem to 3 dni, ten reportaż, szybciej nie mogę napisać. No. To nie wyjdzie. Nie. Chodzi o to, że to zdanie musi być szybciej. Do przeczytania. Bo się zmieniły czasy. W 90. roku. W 90. roku. I oczywiście każde czasy mają swoje wymagania, ale dalej jestem przekonany, że czy krócej, czy dłużej, to słowo nie zaginie. No, nie wierzę w to. A jakbym w to uwierzył, no to mogę się pakować, położyć w trumnie i czekać na swoją kolej, nie? Jeszcze, panie Mariuszu, takie dopytanie, bo pan powiedział, że jest w Czechach, że jest tutaj blisko Czech, już pan zaczyna dokładnie. O, jakby w Czechach. Czy pan dostrzega, jak tak przychodzą tutaj różni czytelnicy, przychodzą do pana różne osoby, niekoniecznie nawet nasi tutaj mieszkańcy, bo to jest troszeczkę ale tak region. Właśnie. W Raciborzanach to. O, tą czeskość. Dostrzegam tę czeskość, proszę pana. Tu są ludzie spokojniejsi niż tam u mnie w Warszawie. Pan widzi, jak ja jestem niespokojny. Dynamiczny. Dopiero dzisiaj mam tę szansę u was się uspokoić. Czyli my tego nie dostrzegamy, że jesteśmy tacy spokojni, bo my tym rytmem idziemy cały czas, a pan to. Klid, pohoda, klidek. Okej, ano. Każdy ma swoje. Samozrzejmie. Ale my nawet nie mamy swoje miasteczko. Oczywiście. I jesteście pod wpływem Czechów, to widać w Raciborzu, naprawdę. To mi się bardzo podoba. Dobra, no to tutaj z pana wypowiedzi super. Poza tym...